Proszę. Bo teraz, koszt tego będzie 3 razy większy niż w 2015 roku. No tak. Proszę Państwa, to jest pierwszy obiekt oświatowy, który jest wygaszany i w konsekwencji zamykany. Bo w konsekwencji wygaszany jest zamykany, oczywiście. I to nie jest pierwszy obiekt oświatowego typu. Przypomnę, że była reforma oświaty, że powstały gimnazja, były dodatkowe obiekty, które później były zamykane, wygaszane, zamykane i oddawane właśnie do Departamentu Gospodarki i Nieruchomościami. Tam powstały inne funkcje, jak na przykład na Zamkowej, jak Państwo radni wiecie, powstały 3 nowe funkcje, ale z kolei już na ulicy Skrzydlatej, dawne gimnazjum, zostało zamknięte, przepraszam, na Lotniczej, w tej chwili będzie też przekazane dla organizacji pozarządowych. Nie jest tak, że to jest pierwszy albo jedyny obiekt oświatowy, który będzie wygaszany w konsekwencji zamykany. Myśmy naprawdę chcieli remontować ten obiekt i dostosować go do wymogów. Niestety rachunek ekonomiczny mówi, że to jest po prostu nieopłacalne, naprawdę. Nie mamy, bo w czasie, kiedy mamy duże trudności ze spięciem budżetu, mogą to stwierdzić radni, nie stać nas na to, żeby wydawać takie pieniądze, bo one są niewspółmierne do efektu. To wygaszcie po prostu. Panie prezydencie, przepraszam, ja mam jeszcze pytanie w takim razie. Kiedy konkretnie zapadła Państwa decyzja, że będziecie Państwo zamykać, a już nie remontować? Dzisiaj. Tak naprawdę, kiedy zapadła decyzja o tym, że najpierw była decyzja, że żeby remontować ten obiekt, to trzeba wyprowadzić dzieci. Dlatego nie było rekrutacji. Ale po dokładnych analizach, proszę Państwa, nie jest tajemnicą, że w ostatnich 2 latach ceny materiałów budowlanych i roboczych wzrosły drastycznie. To jest nawet w 2 latach, ale Państwo będą mówić o trafę z 2015 roku, a Pan mi mówi o 2 latach, bo teraz ceny podeszły do góry? Od jakiego czasu ten budynek? Proszę Pani, ja powiem prosto i brutalnie. Przez ostatnie 3 lata miasto nie dostało około 100 milionów, jeżeli chodzi o podatek. Dzięki zmianom, które zostały wprowadzone w prawie. 100 milionów, czyli nawet, bo mogłam się pomylić, ale to są takie pieniądze. Jeżeli my tak naprawdę od 5 lat walczymy o to, żeby jednak te pieniądze się znalazły na remont i próbujemy odsuwać w czasie wykonalność decyzji Straży Pożarnej, a tu jeszcze była przez płot, więc widać było, ale co wykonalność się dzieje, była od 2015 roku, moja droga pani. Proszę pani, tak. I co miasto zrobiło w tym kierunku? Pani mi mówi o 5 latach. A gdzie było wcześniej czas, który już decyzja proszę była zapadnięta? Nikt nie chciał w 2015 roku zamykać przedszkola. Ale miesiąc jest wolny. Przez jeden miesiąc mogli się każdy kawałek naprawiać tego budynku. Bo przecież dzieci mają wolę. Proszę pani, tak. Pod warunkiem, że są na to pieniądze. Do 2015 roku nie znalazły się na przedszkole, ale wszystkie inne państwa mają swoje odpowiedzi. Proszę Państwa, nie rozumiem, ja rozumiem. Nie możecie kojarzyć remont, malowanie ściany. Remont to jest izolacja, no, to są wymiany strat. No tak, ale bo to ja wiem, na czym polega remont, ale to można powoli robić, a tu nikt nic nie robi. A prawda, że niestety musimy się uderzyć w piersi i swoje, nie tylko swoje, bo i naszych poprzedników. Tak, za mało było robionych remontów, ja o tym dobrze wiem. W ogóle nie mamy tego. Dzisiaj z panią Skarbnik rozmawiałem, że substancja budowlana w obiektach oświatowych jest w złym stanie i wymaga to, co powiedziała pani dyrektor przed chwilą. Jeżeli chodzi o tylko najpilniejsze potrzeby remontowo-adaptacyjne, to jest 25 milionów złotych. W samych tylko przedszkolach. Nie mówię o żłobkach i o szkołach. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, tak na tym wiedzą, to zatwierdzili taki budżet. Ja na cały rok, na wszystkie obiekty oświatowe w Elblągu, żłobki, szkoła i szkoły, mam uwagę, ile? 500 tysięcy złotych. Pani pyta, co zrobiliśmy. Takie pieniądze są co roku. Co ja mogę zrobić? Ale w budynku nie działo się nic. Nic kompletnie nie robiliście Państwo. Ale ja jestem cały czas w samym temacie. Bo ja się nie dowiedziałam. 1800, te okna są za kapselki, które dzieci przynosiły przez kilka lat. To dużo kapselki. Tak. Bardzo dużo pracy, bo zbieraliśmy osobiście. Proszę pana, ja się w tym przedszkolu wychowałam, moje rodzeństwo się wychowało i moje dzieci. Więc ja wiem, jak te przedszkole przez kilkanaście lat funkcjonowało. Więc proszę mnie nie mówić, że dużo było kapski, bo było dużo kapski. Przyjechał cały samochód, który zapakował, mój mąż przynosił 4 worki ze swojej firmy, gdzie pracował na recyklingu. Wielkie worki i rodzice też się składali. No. Też były pieniążki dozbierane po to, żeby te okna były mogły. Proszę. Bo teraz koszt tego będzie 3 razy większy niż w 2015 roku. No tak. Proszę Państwa, to jest pierwszy obiekt oświatowy, który jest wygaszany i w konsekwencji.